Halo, halo! Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Sonic Colors Ultimate. Poprzednim razem udało nam się przejść pierwszy świat pod nazwą Tropical Resort. I dzisiaj zabieramy się za drugi świat pod nazwą Sweet Mountain. Tak jak zresztą nam tutaj nazwa wskazuje u góry, nad 0% ukończono. Gdyż jest to słodkie góry, tak? Słodkie góry? Tak, to są słodkie góry. To tak się nazywało na polskie. Dobra, tak więc jedziemy sobie z pierwszym aktem, bez zbędnego przedłużania. Ostatnim razem żeśmy pokonali bossika numer 1 i zobaczymy, jak nam ten świat pójdzie. Myślę, że będziemy sobie odcinki co świat robić, żeby było tak dosyć ciekawie. Na razie teraz sobie tak wymieszamy troszeczkę, bo w chwili, kiedy ja to nagrywam dzisiaj, wleciał trzeci odcinek z Jasia Fasoli, więc myślę, że żeby było sprawiedliwie, to teraz pociśniemy sobie również z Sonikiem, żeby też i ta seria mogła się trochę bardziej wykazać. Szczególnie, że jest to gra, która dostała swoją premierkę przecież, no nie? Tak więc zobaczmy, co tutaj się będzie działo, zobaczymy, jak nam pójdzie ten cały Sweet Mountain. Mam nadzieję, że spisze się na medal. Of course, oczywiście tutaj pomijam czerwone pierścienie, dlatego że ich po prostu no w nadzwyczajnym świecie no nie widzę. Tak więc zobaczymy, być może gdzieś je natrafimy, być może nie. Ale muzyka tutaj jest bardzo fajna. I oczywiście nie będę wspominał o grafice, bo grafika to wiadomo, no jest oczywiście jak najbardziej na plus. Jedyne, do czego ja mam zastrzeżenia, to sami wiecie, co to jest. To są naprawdę cutscenki albo pokazówki bardzo, ale to bardzo niskiej jakości. I to nie tylko ja oczywiście mówię. Uuu, co tu mamy? R1. Wow! O kurcze pieczone! Elegancko! Ale żeśmy to ogarnęli wyśmienicie, że tak powiem, muszę przyznać. O, elegancko, dobrze, przebiliśmy się. Ale żeśmy tutaj ładnego speedruna zrobili. Nie no, tutaj ten pierwszy akt to nam pójdzie, kurde, fenomenalnie wręcz. A, dobra, końcówka taka do dupy wyszła, bo zostałem zaatakowany. Ale gdzieś tu może będzie ten meta, przynajmniej tak mi się wydaje. Uuu, co? A, to już pamiętam tego wispa, dobra. I lecimy, kurde, boost gameplay to jest przyszłość Sonika, moi drodzy, to jest przyszłość. To jest dosłownie przyszłość, moi drodzy. I pamiętajcie, boost gameplay to jest najlepszy gameplay w historii Sonika. I to mówię ja, czyli totalny amator serii Sonika, co nie? I czemu ja ciągle tak do góry się odbijam? A może nie chcę do góry się tak odbijać, co? O, no może ja tak chcę zrobić. Pomyślałaś, gro, może, czy nie, będziesz mi na siłę wciskała coś, czego ja nie chcę za bardzo. Jest! Czerwony pierścień tam był! O, tutaj widzę, że mamy również sekcję taką jak w Sonicu Forces, czyli trzeba po prostu taką czasówkę odwalić. Oczywiście w miarę trzeba tą czasówkę też synchronizować, gdyż jeden zły ruch i będzie no po problemie, po kłopocie tak zwanym. Dobra, mamy 0 pierścieni, 6 żyć. Jak nam poszło? B? No, rangi A nie dostałem? Dlaczego? Przecież ja zasłużyłem na rangę A tutaj. Dlaczego tak? Ej, no mi się to nie podoba. Myślałem, że dostanę fajną rangę. Tutaj B jak baran dostałem znowu. Ale kurde gra. Niedobra gra, co nie? Mi się to nie podoba. Daję łapkę w dół pod tym akt 1. Mam nadzieję, że akt 2 będzie lepszy. Ale poczekajcie, przecież to jest ta gra, w której to przecież mój ulubiony świat debiutuje. Pamiętacie może Planet Wisp? A tutaj będzie, kurde, debiutował ten świat. Bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Ja bardzo lubię Planet Wisp, szczególnie, że soundtrack miał bardzo fajny w Sonicu Colors oryginalnym. Więc zobaczymy, jak tutaj będzie. Mam nadzieję, że mi się również spodoba. No dobra, skoro to był akt pierwszy, no to teraz czas na akt drugi. Co jest z tym? Nie można nawiązać połączenia z siecią. Dobra, odpierdolcie się ode mnie z tym. Czas na akt drugi Sweet Mountain. Zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie.
Ale teraz nie, no serio. Najpierw się wsłuchajmy w soundtrack, nie? Wsłuchujmy się w soundtrack, żeby wiedzieć, co nam tutaj będzie leciało. Gdyż jestem po prostu sam w sobie ciekaw tego, co nam tutaj będzie towarzyszył za motyw muzyczny. Muszę bardzo przyznać, że bardzo fajnie ten ogarnęli tutaj sekwencję tą początkową. To jest oczywiście jak najbardziej na plus. Tak więc zobaczmy, co tutaj w trawie będzie piszczeć. Ale dobra, zamykam mordę, słuchajmy soundtracku. Bo to jest jakby clue, bo chcę ocenić, czy soundtrack jest jak najbardziej w porządku. I tylko good udało mi się zrobić. Dobra, zamknij mordę! Epickość, moi drodzy, epickość. Tam widzę, że czerwony pierścień jest. Tylko nie wiem, czy to czasem nie spada. To spada? Nie, nie spada. Myślałem, że ta platforma spada, bo gdyby ona spadła, to bym mógł wykorzystać sytuację i się w miarę tak, w miarę szybko złapać. Tu u góry są pierścienie, ale tu mamy wisponów, których jeszcze nie będziemy mogli zebrać. Szkoda trochę, nie powiem, że nie. Abym się bardzo cieszył, gdyby się okazało, że mógłbym zebrać tam pierścień, bo kto wie, co tam jest u góry. Tego nikt nie wie. I lecimy z koksem. Lecimy z koksem do przodu, bez zbędnego przedłużania. Kółeczko oczywiście, że tak, tutaj tak, tak, tak. I jedziemy. Boost gameplay, moi drodzy. Boost gameplay, homing attack. To jest też coś, co ja uwielbiam w serii Sonica, po prostu... No nic, tylko się cieszyć po prostu, że mamy coś takiego jak homing attack. Dobra, i co tu u góry, znaczy co tam na dole będziemy mieli? W zasadzie to nic nie mieliśmy, więc trochę niepotrzebnie zmarnowałem. Mogłem to kiedy indziej wykorzystać, ale okej. O! Dobra, zobaczmy, jak to wygląda teraz. Wow, jest dobrze, mamy monetę zebraną, elegancko. O to chodziło. Zarąbiście w ciul. 100 pierścieni, to oznacza, że... Ej, powinniśmy mieć życie, tak mi się przynajmniej wydaje. O Jezu, czerwony pierścień żeśmy ominęli, najgorzej. Dwa widziałem, że ominęliśmy, bo tam był jeszcze drugi, taki lewitujący. Tam była moneta, którą mogłem zebrać. No nie gadajcie. Znowu ranga B jak baran. Yeah. B jak baran znowu dostałem, a miałbym A. Gdyby nie to, że kurde, straciłem dużo razy pierścienie. Ale przynajmniej mam najlepszy, więc kurde no, najlepszy jestem. Najlepszy inaczej, chciała gra powiedzieć. To ja wiem, co ty, gra, chciałeś powiedzieć. To ja doskonale wiem. Zobaczmy cutscenkę. A nie, nie ma cutscenki. Zostałem oszukany. Czyli prawdopodobnie w akcie trzecim coś będzie. Bo na razie to gra tutaj milczy. Chyba, że na razie gra sobie stwierdziła, że da spokój z cutscenkami. No póki co to mamy dwa poziomy zrobione na rangę B, z czego w dwóch poziomach mamy po jednym czerwonym pierścieniu, tak więc... Jeżeli chodzi o total, to razem mamy 2 na 30 i 13 tych takich monet. Kurde, zapomniałem, jak one się nazywają. Dobra, nieważne. Idźmy sobie teraz na akt trzeci, zobaczyć, co tam się będzie działo. Od razu nas gra tutaj załadowała. I tym razem zobaczmy, co tutaj będzie na nas czekać. Bo na razie pierwsze dwa akty graficznie i soundtrackowo zrobiły na mnie pozytywne wrażenie. Tutaj zaraz, teraz zaczynamy znowu gameplay 3D, chyba że zaraz znowu będzie sekwencja 2D, ale mam nadzieję, że to jest poziom stały 3D, bo pamiętam, że Sonic Colors też lubił bardzo... O Jezu, nie to. Sonic Colors bardzo lubił mieszać właśnie to 2D z 3D, co jest jak najbardziej okej, nie mogę powiedzieć, że nie. Ale z drugiej strony jednak ja jestem chyba większym fanem gameplayu 3D niż 2D. Nie wiem, wydaje mi się, że 2D bardziej pasuje do klasycznego Sonica tak stricte niż do modern Sonica, ale co ja tam wiem. Ja jestem amatorem w serii Sonica. Ja jestem bardziej od Crasha niż od Sonica, wszyscy o tym doskonale wiemy.
A jeżeli chodzi o Sonika, to mówię, moja wiedza jest bardzo, ale to bardzo ograniczona. Dobra. Uuu, teraz... Rocket! Dosłownie, to jest rakit. Rocket. O! Zbieramy pierścionki, zbieramy. Tu mamy gwiazdę! Ale fajny bajer! I trójkąt. Mam nadzieję, że nie Illuminati. Dobra. Elegancko. Ładnie, żeśmy tutaj nazbierali pierścienie. I lecimy. O, oczywiście standardowo też i tracimy pierścienie, no bo jakżeby inaczej. Jakżeby inaczej mogłoby być. O, jest kolejny. A, widzicie, zebrałem. Zebrałem frajera. Niszczyciel. To dobry ze mnie niszczyciel. Dobra, mamy pierwszy czerwony pierścień zebrany. Tam trzeba tą monetkę zebrać. Tego nie daruję. O, pierwsza jest zebrana, elegancko. Tu możemy zrobić bardzo ładny wynik, jak się postaramy. Dlatego teraz zamykaj mordę, Michał, i skup się na tym, co się tutaj dzieje. O Jezu, nie tak. Oj, coś czuję, że dostanę C jak cymbał tutaj w tym poziomie, jak nic. No nie, no. No nie gadaj. Zmarnowałem to. No to trzeba być naprawdę mną, żeby zmarnować tak power up. Wiecie co? Uruchamiamy ponownie, bez kitu, bo to jest załamka totalna. Tak nie powinno być. O kurde, ale łatwe życie żeśmy ominęli. Ja pierdzielę. Tego to ja nie chciałem zrobić. Tego to ja za cholerę nie chciałem zrobić. Ale dobra, trudno się mówi. Zmarnowaliśmy Wispa. Nie pierwszego, nie ostatniego zresztą. Bo jakby se zdaję sprawę z tego, że jeszcze niestety w swojej karierze w Sonicu Colors zmarnuję tyle Wisponów, że to jest głowa mała, to jest przegięcie pały dosłownie, nie? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu zostało towarzystwo pociśnięte. Uwaga. Dobra, udało się ten. Fajny w ogóle to jest bajer, że leci tutaj ta rakieta. Jak ona wybucha, to dosłownie zamiast jakichś takich, wiecie, rzeczy, co by skaleczyły Sonika albo no kogokolwiek, gdyby nawet tutaj Sonika nie było, to takie, nie wiem, fasolki, fajerwerki, coś takiego leci, nie? To jest fajna sprawa. Dobra, niestety tam się nie dostaniemy do góry, więc musimy sobie olać ten czerwony pierścień, a szkoda, bo bylibyśmy kolejny czerwony pierścień. No ale trudno się mówi, nie można mieć wszystkiego. Może kiedyś uda nam się zrobić jakiś poziom na 100%. A, checkpoint mamy, super. Zobaczmy, co tutaj dalej będzie na nas czekać. Lecimy z boostem. Nie żeby coś. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. Teraz musimy na L, czyli na lewą stronę bardziej tutaj się kierować. Dobra. Okej, okay. Uwaga. Skaczmy w momencie, kiedy te rakiety opadają, żebyśmy tą rakietą nie dostali w dupę. Bo nikt tego nie chce, nawet Sonic by tego nie chciał. Tak podejrzewam, że bolałoby go to i to bardzo. W mordę jeża. Co tam jest w tle? A, i tu już zakończenie jest. Okej. Okay. Całkiem sprawnie poszło. Jest A! Jest A, mamy A! Mamy rangę A, dobrze, elegancko. W końcu jakiś konkretnie poziom został zrobiony. To mi się podoba. I co? Jest cutscenka? Nie, dalej nie ma cutscenki. Kurde, ta gra coś, kurde, tutaj ze mną w dziwną gierkę gra. Kiedy jakaś cutscenka się pojawi? Ja bym chciał coś pooglądać jeszcze. I dobra, i po co jest ta cutscenka? Bo nie rozumiem za bardzo. Co, żeśmy coś nowego odblokowali? Nie widzę,
Nie widzę przede wszystkim. Jezu, co ja w ogóle gadam? Jak mi się język plącze dzisiaj? Masakra. Dobra, czas na akt czwarty w takim razie. Tutaj na razie mamy cały czas podtrzymany wynik. Z jedną różnicą, że w trzecim akcie zrobiliśmy rangę A zamiast rangi B, czyli mamy tutaj już coś troszeczkę lepszego, lepszy kaliber tak zwany. Nawet zobaczymy, jak nam teraz akt czwarty pójdzie. Przygotujmy się na niezłe orańsko psychiki. Jakby jeszcze nie jestem w stanie odnieść się do waszych wspomnień co do Sonica Colors Ultimate, ale jestem ciekaw, co tam napiszecie pod pierwszym odcinkiem, ponieważ jutro jest wtorek, czyli bodajże w chwili, kiedy to nagram, to będzie 19 października? Dobrze? Dobrze mówię? 19 października? I wtedy dopiero zobaczymy wasze jakby wspomnienia z Sonic Colors Ultimate. O, tak mogłem w sumie to zrobić. Nie pomyślałem. I wtedy zobaczę, jak wam się grało w Sonica Colors Ultimate. To chciałem powiedzieć. Trochę tego nie przemyślałem, ale no cóż, trudno się mówi. Z tego, co ja widzę, to te akty 3-4, to one są bardzo krótkimi aktami, tak więc, znaczy 4-5 bardziej bym powiedział, bo to są akty chyba w 2D, albo ten jest tylko i wyłącznie w 2D, a następny będzie w 3D znowu. Ale zobaczymy. Wsłuchajmy się teraz w soundtrack. Ogólnie, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z poziomem Sweet Mountain z oryginalnego Sonic Colors, to muszę przyznać, że w oryginalnym Sonic Colors poziom zawsze mi szedł całkiem sprawnie. Nie miałem nigdy z tym poziomem problemów. Tak szczerze. Jeżeli kogoś to z was interesowało. Chyba musimy coś takiego zrobić. O, dokładnie. I teraz musi platforma w dół zlecieć. Aha. Aha, coś takiego, dobra. Pyk. O, elegancko. I dokładnie tak, dokładnie tak. O to chodziło. Tak więc, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z Sonicem Colors Ultimate, to jest... Znaczy, o Jezu, Sonic Colors Ultimate. Widzicie, to jest z przyzwyczajenia, mówię tą drugą nazwę, a to przecież jest remaster. Jeżeli chodzi o Sonica Colors zwykłego z Nintendo Wii, to gierka jest na tyle przednia, że mam z nią dobre wspomnienia, ale nigdy jej oficjalnie nie przeszedłem. I to będzie moje takie oficjalne pierwsze przejście, tak jak już zresztą poprzednim razem wam tłumaczyłem, o co chodzi. Ale już widzę po remake'u, że chyba będę... znaczy remasterze, przepraszam, bo jakby to był remake, to inaczej jakby gierka trochę byłaby też napisana, a to jest remaster. Tak więc wydaje mi się, że w ten remaster będę trochę częściej grał. Na pewno kiedyś sobie na jakimś luźnym live'ie odpalimy Sonica Colors tego pierwszego. Ale wydaje mi się, że remaster będzie częściej przeze mnie ogrywany. Coś tak myślę. Okej, tam sobie 20 zebrałem przed chwilą. Zobaczmy w ogóle, jak nam boss dzisiaj pójdzie, bo to też jestem ciekaw w ogóle tego bossa. Zaraz jest godzina 16, teraz jak widzicie po kamerce już za dnia to nagrywam, a nie tak jak wtedy w nocy nagrywałem, znaczy no w nocy to było o 18, ale sam fakt, że mamy jesień i o tej porze jest tak ciemno, no to trochę wygląda tak, jakbym to robił późno w nocy. I tam kurde były pierścienie razy 10, widziałem. O, i mamy C jak cymbał, no wiadomo, musiało się, chociaż jedna literka C musi się pojawić w tym odcinku. Bo inaczej ta seria byłaby zbyt nudna, tak naprawdę. Życie, no kurde. Ale bym miał to życie, kurczę pieczone, miałbym znowu siódme życie. Jaka to jest totalna porażka, bez kitu. Znowu Wisp się pojawia i zniknął sobie. 23% ukończonego, dobra. Czyli teraz tak, mamy B, B, C, A i po raz kolejny tradycja podtrzymana, jeden czerwony link na poziom. Dobra, czas na akt piąty, tam będziemy mieli akt szósty i bossa, czyli w sumie jeszcze nam zostały dwa poziomy i bossik i będziemy mogli kończyć Sweet Mountain. Akt piąty, Sweet Mountain! To jest aż nie do pomyślenia, że tyle aktów jest w jednym
Zone, no ale no jednak Sonic Colors to jest Sonic Colors. Sonic Colors się troszeczkę innymi prawami rządzi, jeżeli to tak mogę nazwać. Oj. Nie chciałem tego robić. O, pierścionki. Halo. Nie pierścienie, te monety. A, widzicie, kurde. Bym ominął monety i co by było wtedy? I wtedy dupa zbita by była. Okej, tutaj nic nie zrobimy. Natomiast tu już zrobimy. Tu już zaatakujemy sobie badniki. Tak samo jak tutaj. Ej, ale tutaj w tle mamy te takie... to jest fajne. Patrzcie na to, mamy tutaj takie coś a la automaty z takimi M&M'sami, tylko pakowanymi do rakiety. Czyli dzięki temu, jak rakieta wybuchnie, to zamiast zadać jakieś takie mocne obrażenie, to po prostu no nie zadaje jakiegoś takiego wielkiego obrażenia. Bo po prostu same cukierki wylatują. Dobra, kolejna moneta zebrana, elegancko. Im więcej, tym lepiej. Mówię, będę musiał zobaczyć w komentarze pod tym odcinkiem i pod poprzednim odcinkiem, czyli pod odcinkiem pierwszym. To na szczęście sobie jutro obczaję, bo myślę, że ten odcinek sobie z rana wleci. A może o 13, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, no jestem tego ciekaw, co wy tam nasmarujecie w sekcji komentarzy, bo mówię, patrząc na te monety, co tutaj zbieramy, i nie chodzi mi o czerwone ringi, bo czerwone ringi to nie są monety, to mam dziwne przeczucie, że tego nie było w oryginalnym Sonicu Colors. I to dalej będę podtrzymywał, dopóki nikt mi nie wyjaśni wszem i wobec. O, elegancko, dobrze. Dobrze, dobrze porobione. Ty, fajne te nawet klocki są tutaj. Ale nie wiem, co one oznaczają. One trochę przypominają mi tego. Coś, czym się Infinite... coś, w czym Infinite się specjalizował, czyli tą taką moc z Phantom Ruby, no nie? Te kwadraty mi właśnie to strasznie przypominają, nie? A, i tu mamy już zakończenie poziomu. Elegancko, bardzo fajnie. D jak dupa. A, i znowu C mamy. Mimo, że zdobyliśmy o wiele więcej, to znowu jesteśmy potraktowani tak samo, co nie? Zarąbiście, gro. No i życia nie zdobędę, bo tam mogłoby się, wiecie, kryć życie, a tak to nic nie zdobyłem. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Znaczy, to oczywiście sarkazm był z mojej strony, mam nadzieję, że wszyscy wyczuli, o co chodzi. Dobra. Tak więc na razie, kurde, widzę, że cutscenki tu żadnej nie ma. Gierka coś mi tutaj chyba troluje, mam nadzieję, że nic nie skipuje przypadkowo, no bo przecież, kurde, nie trzymam tutaj na żadnym przycisku palca. Więc no nie powinna się cutscenka żadna skipować, więc podejrzewam, że dopiero później się coś pojawi. Tak więc nasz stan wygląda następująco. Akt 5 ma 2 czerwone pierścienie i rangę C. Czyli mamy 2 poziomy z rangą C. To jest akt 5 i akt 3, tak? Nie, akt 4. To jest akt 3. Tak więc akt 4 i akt 5 mają rangę C. Pierwszy i drugi mają B. Trzeci akt ma rangę A. To chciałem powiedzieć. Dobra. Więc zobaczmy akt 6, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że teraz zostanę pozytywnie zaskoczony i po raz kolejny zrobimy poziom za pierwszym razem bez stracenia jakiegokolwiek pierścienia. Dlatego teraz full focus, moi drodzy. Teraz się skupiamy, żeby wyśrubować jak najlepszy wynik. I znowu poziom w 2D mamy. Dobra. Okej, lecimy, lecimy, lecimy. Śrubujemy jak najlepszy wynik. Elegancko, elegancko, full speedrun. Dobra, kurde, straciłem pierścienie. Dobra, nieważne, szybko, szybko. Lecimy jak najszybciej się da. Okej. Dobra. Elegancko. I te donaty w tle, kurde. Widać, że to jest Sweet Mountain, nie?
Widać, kurde, widać, słychać, czuć, że to jest, kurde, słodki poziom. A, i tam do góry się nie dostanę, szkoda. A tutaj co mamy? Co to są za te? Nie kumam jakby genezy tych pierścieni, ale okej. Okej, poszło nam całkiem spoko. Ale niestety rangi A nie będzie, bo straciłem pierścienie. No i oczywiście kończymy ten oto poziom z rangą C, bo jak żeby inaczej. Oczywiście, że tak. No bo jak mogło być inaczej? Nie mogła być ranga A, co nie? No musiało być ani ranga B, musiała być ranga C. Dokładnie tak, no musiało być. Po prostu taki już jest mój los. Niestety zostałem na to skazany. No ale trudno się mówi, trzeba z tym żyć. Tak więc ile rang C mamy? Chyba mamy bodajże 3 rangi C. Dobrze wyliczyłem? 3 rangi C, 2B, 1A. I teraz mamy bossa Sweet Mountain i będziemy mogli sobie skończyć ten otóż świat, tak więc jedziemy z koksem. Czas na cutscenkę. If I was an alien in need of saving, where would I be? Experience has taught me to investigate anything that glows. Experience has also taught me that the best way to solve problems is to kick robot butt. Visitors are cautioned to avoid feeding, petting, or saving any aliens. Excuse me, giant killer robot? You want to do this the hard way or the easy way? Somehow I knew you'd say that. Let's dance. Nie wiem szczerze, jak ten boss ma na imię. Nie ma zdradzonego jego imienia. Ale widzę, że sroga będzie bitka. Tak więc dobra, lecimy cię klepać, skurczysynie ty jeden. Jedziemy z koksem, kurde. Ja się ciebie nie boję, gościu. Dobra, mogę potracić pierścienie, nie ma problemu. Dla mnie to naprawdę, uwierz mi, nie jest problem. Dobra, lecimy tutaj. Tak, tak. I co teraz? Okej, okay, coś tutaj się stało. Tu moje pierścienie są. Halo, halo, przepraszam bardzo. Oberwał. Śmietnik. Ty normalnie go zaraz pociśniemy, bez kitu. Coś mu tam, kurde, zadaliśmy za damage. Aha. I te złote kule dają nam pierścienie. Bo ja przez chwilę myślałem, że ja pierścienie tracę. A tutaj widzę, że tutaj dostajemy pierścienie. Co jest oczywiście bardzo fajne i bardzo szlachetne ze strony gry. Że gra coś takiego chciała zrobić, to naprawdę szacun wielki. Pół godziny już nagrywamy, lol. Dobra, są tu jakieś pierścienie? Są. Coś tutaj udało mi się zebrać. I z jednej i z drugiej strony. Dobra, gdzie ten frajer jest? Dobra, ciśniemy z tobą, gościu. Aj, i dostałem. Kurde, myślałem, że go pocisnę. Dobra, trudno się mówi. Musiał być w końcu ten pierwszy dead przy bosie. Kiedyś musiało to nastąpić, moi drodzy. Przy okazji Wispa żeśmy zebrali. Elegancko. Ale zrobimy mu, kurde, ten podkop, nie? Ale on dostanie, kurde, w mordziszcza. Ty, ale dostał, widzicie to? Ty, to chyba za pomocą Whispów trzeba go ten atakować, bo wydaje mi się, że wtedy mu nie zadawałem jakichś, kurde, obrażeń. Tak mi się wydaje.
Mogę się oczywiście mylić. A zobaczmy, co tu będzie. Na razie mamy, kurde, tylko i wyłącznie pierścienie pozdobywane. Nie mamy Wispa teraz żadnego. Czyli może być trochę trudniej, niż mi się wydawało. A on tu zaraz przybędzie, przybłęda jeden. Ty dostał! O kurde! I to tyle? Już pokonany został? Co? Czemu taki łatwy on był? Mi się wydawało, że on trudniejszy będzie. Co jest grane? What? Słodki ciężar. Best boss beating ever. So, has Yakker given you any more information or limericks or whatever it is he's spouting? Well, first, remember, this translation stuff isn't 100%. Trust me, I remember. So anyway, these aliens are made up of a really powerful energy source called hyper-go-ons. It's inside of them. Like a battery? No. Well, sort of. It's their life source. You only got a taste of it. Look at what happened. Battery is sort of an understatement. Funny thing, it was first translating as horrible body odor. Anyway, it seems an evil man, and you might know him, who they call Baldy Nosehair. Baldy Nosehair? That's the best thing I've heard all day. I gotta remember that one. I know, I've already written it down. Anyway, he's draining them of their power, all their power, and using it for an evil... aquatic mammal? An evil dolphin? No, a porpoise. Oh, an evil purpose. That's good intel. Keep working on it. Hey, where are you going? To find Baldy McNosehair, of course. I'm totally calling him McNosehair. MC Włochem? Sonic, ty tak naprawdę? Ty zaraz, ja aż będę musiał popić, bo normalnie, kurde, aż pustynia w gębie mi siedzi, nie? Kurde. No to co, mamy tutaj Tropical Resort na 50% zrobione. Tu mamy Sweet Mountain na 43% zrobione, więc teraz następny świat to będzie Starlight Carnival, bo to jako jedyny mam taki odblokowany. Nadal nie wiem, o co z tym chodzi. Oj, przepraszam. Nadal nie wiem, o co z tym chodzi, więc zostawimy sobie to na kiedy indziej. Tak więc Starlight Carnival to jest poziom, za który, a raczej świat, za który zabierzemy się w następnym odcinku. Tak więc to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się podobało, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać, jak wam się podoba Sonic Ultimate Colors, znaczy Colors Ultimate, przepraszam, Jezu. Teraz nie dość, że pomyliłem, to jeszcze przekręciłem. Napiszcie, czy w ogóle udało wam się w tę gierkę zagrać. Jeżeli tak, to napiszcie swoje jakieś tam przeżycia, na czym w ogóle przede wszystkim graliście w tę grę. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Zostaw łapeczkę w górę, jeżeli się spodobało, subskrypcję. Po więcej oczywiście, żebyś mógł otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach Sonic Colors i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.